Drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming to be wherever you are. My walls are falling when I fell for you. From my heart I'm calling, hear me say, I do. Your eyes are like ocean. Forever. Ooh.
Synu błogosławieniec.
prowadząc się Chrystusowym ołtarzu, wyrażać narzeczonymi Pawłem i Anetą, którzy przez sakrament małżeństwa pragną zawierzyć Bogu swoją miłość i zawrzeć związek małżeński, rozpocząć wspólne życie. Jesteśmy razem z nimi, towarzyszymy im. Nie jako widzowie, którzy chcą zobaczyć tę wzruszającą chwilę, ale jako przyjaciele, którzy wspierają modlitwą, wiarą, komunią świętą. Niech nasze serca rozpalą się przez pełni radości i uwielbienia. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Często z kwiatami będą wam po mszy zapewne składać wiele życzeń. Będą wam też dawać pewnie prezenty. Jedne być może już dostaliście, inne zapewne dostaniecie. Czy już tu, po uroczystości, czy też w czasie wesela. Większe lub mniejsze. W Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Jezus również daje nowożeńcom prezent. Może trochę dziwny to dar, bardzo dyskretny, ale też i bardzo hojny. A nowożeńcy nawet nie zorientowali się, że właśnie na ich weselu stał się cud. Oto gdzieś w trakcie uczty weselnej okazuje się, że nie przygotowali wszystkich. Takiego, tak jak powinni, że zabrakło im wina. W owych czasach na wschodzie, w tamtej kulturze, był to podstawowy napój podawany do stołu z potrawami. Rozcieńczone wino traktowano praktycznie tak, jak dzisiaj my traktujemy herbatę. Można było jeszcze pić wodę, ale był to napój dla ludzi biednych. No i to nie na uczcie weselnej. Czy wyobrażacie sobie, że na waszym weselu, na którym bawili się wszyscy ich bliscy i znajomi, zabrakło nagle podstawowego napoju? To byłaby kompromitacja. Na szczęście na to wesele była zaproszona także Maryja, Matka Jezusa, i w porę zauważyła. To dyskretna, ale spostrzegawcza Maryja interweniuje u swojego Syna. Jezus zaś, nie mówiąc nic młodym, przemienia wodę w doskonałe wino, lepsze niż przygotowali nowożeńcy.
I to w ilości takiej, że zdarzenie to interpretowane jest przez znawców Pisma Świętego, przez biblistów, jako pierwszy znak nadejścia ery mesjańskiej, początków nieba, gdzie niczego nikomu nie może zabraknąć. Jeśli jednak czytamy tę Ewangelię dziś podczas uroczystości ślubnej, to nie dlatego, żeby się nawzajem podbudować twierdzeniem, że również Jezus bywał na weselach i że znał potrzeby młodych, a w razie potrzeby zaradzał im. Cudowna przemiana wody w wino pokazuje nam coś więcej. Więcej niż zwykłą ludzką wrażliwość Jezusa. Pokazuje nam pełnię darów. Darów, które On chce nam ofiarować, którymi Bóg nas obdarowuje. Owych 6 stągwi kamiennych, mogących pomieścić po 2 lub 3 miary, to łączna objętość między 380 a ponad 500 litrów. Sama ta liczba pokazuje, że nie chodziło o dosłowny opis, ale że święty Jan Ewangelista chciał wskazać na obfitość łaski. Łaski, jaką przynosi nam Chrystus. Egzegeci, czyli ci, którzy zajmują się zgłębianiem Pisma Świętego, interpretując ten fragment, mówią o jego alegorycznym znaczeniu. Owo nowe wino, lepsze niż poprzednie, to nowe prawo. Prawo miłości. Miłości, która zastępuje stare przymierze, zaś wesele w Panie interpretowane jest jako uczta weselna Chrystusa, który poślubia swój Kościół, swoją ulubienicę. Odnosząc jednak ten fragment do dziś, do nas, możemy powiedzieć, że właśnie wesele w Kanie Galilejskiej i obfitość wina, jakimi obdarował Jezus nowożeńców, jest obrazem obfitości darów, których Chrystus dzisiaj chce udzielić wam, drodzy nowożeńcy, Pawle i Aneto, stający wy przed ołtarzem, by zawrzeć sakrament małżeństwa. Drodzy nowożeńcy, otrzymacie dziś na pewno mnóstwo prezentów. Nie przegapcie jednak tego najważniejszego. Tego, który dostajecie od samego Chrystusa. Wielu przygotowuje się długo do zawarcia małżeństwa. Wielu nie może zdecydować się na jego zawarcie, choć znają się już długo. Boją się, że nie podołają. Boją się, że ich związek się rozsypie, że gorące uczucie wygaśnie, że nie będą szczęśliwi, że nie będą potrafili przejść burz i zawirowań, które na pewno gdzieś po drodze się pojawią. I właśnie w tym miejscu przychodzi Jezus ze swoim ślubnym prezentem. To On sprawia, że związek małżeński zawarty przez 2 osoby staje się sakramentem. A czym jest sakrament? Sakrament jest niejako miejscem spotkania z Bogiem, a więc odtąd miłość Boga będzie dla was widzialna i namacalna. Widząc małżonka, będziecie w jego miłości widzieli i dotykali miłość Pana Boga. Każdy sakrament jest także źródłem łaski. A więc od tej pory nie musicie się bać, że wasza miłość nie przetrwa, że się rozpadnie, o ile będziecie w niej wierni Chrystusowi, o ile będziecie wciąż przypominali sobie, że On, Jezus, jest w waszej miłości obecny. O ile będziecie przychodzili do Niego zarówno wtedy, kiedy będzie dobrze, kiedy się będzie powodziło, kiedy będziecie się cieszyli, ale także w momencie, kiedy będą trudności. Bo Jezus jest tym, który naszą słabą
ludzką miłość przemienia w sakrament, obfity zdrój Jego łaski, których Wam życzę. Amen. Drodzy nowożeńcy Pawle i Aneto, wysłuchaliście Słowa Bożego, przypomnieliście sobie znaczenia ludzkiej miłości, małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Pawle i Aneto, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie w tym związku wytrwać w zdrowiu, chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć, po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, by uświęcił ten związek i dał narzeczony łaskę wytrwania, niech ich miłość przez Niego umacniana stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie wobec Boga i Kościoła, powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Paweł, biorę Ciebie, Aneto, za żonę i ślubuję Ci, miłość, wierność, uczciwość małżeństwa, oraz że Cię nie opuszczam, aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. Ja, Aneta, biorę Cię w Pawle za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagę Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gratuluję, jesteście już mężem i żoną. Wracamy do swoich dni. Pośleni przy Twoim stole prosimy Cię, Boże, aby ci nowożeńcy, złączeni przez sakrament małżeństwa, wiernie trwali przy Tobie i głosili ludziom Twoje imię przez Chrystusa, Pana naszego. Dar do daru modlitwy, do daru życzeń, które za chwilę będziecie przyjmować, dołączam jeszcze dar szczególnego błogosławieństwa przypisanego do sakramentu małżeństwa. Proszę, uczynijcie, pokażcie, wezwań, wszyscy będziemy odpowiadać. Amen. Prosząc, aby to, co będzie w modlitwie, wykonało się. Bo Ojciec Wszechmogący niech Was napełni swoją radością i błogosławi Wami, Waszym dzieciom. Amen. Jednorodzony Syn Boży niech Was wspomaga w dniach pomyślności i dla doświadczeń. Duch Święty niech zawsze udziela Waszym sercom swojej miłości. Was wszystkich tu zgromadzonych i błogosławi Wszechmogący Ojciec, Syn Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
I've been searching my whole life for someone like you, someone who understands my heart the way that you do. But now that you're here, girl, I don't know what to say. I really wanna find a way. Really wanna know you. Really wanna show you how I feel about you when I look in your eyes. Oh, well, isn't it just lovely? The way my baby loves me. She really sets my soul on fire. But no words required. The way my baby loves me. Every day that I spend with you, yeah, you got me feeling brand new. Ain't nobody love me, yeah, with a love so true. I wanna tell you how I feel, but I don't know what to say. I really wanna find a way. Really wanna know you. I really wanna show you how I feel about you when I look in your eyes. Oh, well, baby, it's simple, it's only love. Just be who you got to be. Try to live more naturally. Everything arrives in its own time. Well, isn't it just lovely? The way my baby loves me. She really sets my soul on fire. No words required. Now isn't it so lovely? Oh, the way my baby loves me. Oh, isn't it so lovely? Oh, isn't it just lovely? My whole life for someone like you, someone who understands my heart the way that you do. But now that you're here, girl, I don't know what to say. I really wanna find a way. Really wanna know you. Really wanna show you how I feel about you when I look in your eyes. On fire.
spent with you, yeah. You got me feeling brand new. Ain't nobody love me, yeah, with a love so true. I wanna tell you how I feel, but I don't know what to say. I really wanna find a way. Really wanna know you. I really wanna show you how I feel about you when I look in your eyes. Oh, 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 oh. Why isn't it just lovely? She said, don't complicate it. Baby, it's simple, it's only love. Just be who you got to be. Try to live more naturally. Everything arrives in its own time. Why isn't it just lovely? The way my baby loves me. She really sets my soul. Przejdźcie na boczek. Za siebie? Za siebie. Miej Państwo, witamy bardzo serdecznie. Nasza para młoda jest już z nami, a więc zapraszamy wszystkich Państwa, wszystkich gości do nas tutaj na parkiet. Goście, poproszę o krótkie, ale naprawdę bardzo doniosłe 100 lat dla naszej pary młodej. Bardzo proszę. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją wam. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją wam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Zdrowie Pawła po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy. Pijemy oczywiście do samego dna. Za zdrowie naszej pary młodej. Jeżeli wypite, nie wiem, czy Państwo młodzi będą rzucali kieliszki. Trzeba, nie? Wypada. Dobra. Uwaga, wieczory. 3, 2, 1, gol! Poszła sześć. Chyba, że mi Państwo bije wielkie brawa dla naszej pary młodej i już teraz w imieniu Anety i Pawła zapraszamy wszystkich Państwa do stołów na ciepłe danie.
Yeah.
przedstawiają i zapraszają do wspólnego walca. We'll be right back.
zatrzymujemy się. Panie, odwracają się do panów. Panowie się przedstawiają i zapraszają do wspólnego tańca. Przy nieco szybszych rytmach. Mili Państwo, panie i panowie, wesele Anety i Pomba oficjalnie rozpoczęty. Thank you.
Go!
już teraz dedykację od gości weselnych dla pary młodej! Hej! Yeah.
Dużo kasy, nie ma przyjemności. Zadbaj o niego, zadbaj o cię.
Raz, dwa, trzy! Odbijamy deskę, odbijamy! Thank you.
nie kusi, żeby powiedzieć, że refren śpiewają goście. Thank you.
Ja się masz, kochanie, ja się masz.
drodzy Państwo, wielkie brawa, poproszę na całego parkietu. Thank you.
jeszcze specjalni. Kochani, powiem tak. Pana Baba Ekstra. Oni goście zajebiści. Yeah!
powiedział: kocham cię. Dobra, Paweł, jeszcze raz powtórzę pytanie. Kto jako pierwszy powiedział: kocham cię? Tak było, nie panie. Kto pierwszy nawiązał znajomość? Aneta! Dobrze. Brawo na pana Monego, proszę. Kto pierwszy zaprosił na randkę? Wiadomo. Dobra. No to teraz. Może Aneta. Kto pierwszy zrobił romantyczną kolację? Dobra. Kto pierwszy chwycił za rękę? Kto pierwszy się nie cierpi? Kto pierwszy przyznaje się do błędu? Kto lepiej uczył się w szkole? No właśnie. Kto lepiej tańczy? A kto lepiej śpiewa? No nie wiem, Paweł, nie wiem. Z tego co pamiętam, pani Aluna mi się stelinowa zakłócona. Dobra, kto lepiej prowadzi samochód? Na razie nie widzę tu zgody. Kto pierwszy przeprasza? Mamy w urzędzie. Paweł nie chodzi do urzędu. Kto lepiej orientuje się w terenie? Dobra, kto lepiej potrafi słuchać? No chociaż to, chociaż to. Kto lepiej dogada się z obcym krajowcem z granicą? Brawo na pana, proszę. No i jak się pan ma, kto lepiej poradzi sobie ze złożeniem mebli z IKEA? Wiadomo. Czekamy. Jak będę miał Aneta, to zadzwonię, zobaczymy. Kto lepiej posprząta mieszkanie? Kto pierwszy zasypia w łóżku? Dobra. Jak nas kręca się tych mebli, to później wszystko zasypie. Kto po ślubie będzie trzymał kasę? Tu musicie się jeszcze dogadać, naprawdę. Kto będzie wychodził z kubami na piwo i dlaczego to będzie Paweł? Ale nie macie Aneta, jest i na ciebie. Kto będzie zmywał po posiłkach? Zbywarka, spokojnie, mamy radę. Ostatnie pytanie, kto ma najlepsze wesele na świecie? Oni mają mieli bardzo najlepsze wesele na świecie. Wielkie, wielkie brawo, proszę, do naszej pary młodej. I drogie panie, w drugą stronę. Uwaga, liczamy! 3, 2, 1! Żwawiej, panowie, żwawiej! Drogie panie, zobaczcie, jak to chwalę. Odliczamy! 3, 2, 1! Thank you.
Was poprowadzi. Kto przegrał? Nowa Pani Młoda przegrała. Brawa na niego, proszę. Przesłuchaj na bok i jedziemy dalej. Uwaga! Było blisko. Brawo dla Mariusza, poproszę, mimo wszystko. Przesłuchaj na bok, jedziemy dalej. Gdzie są brawa? Gdzie są brawa? Nie tak miało być. Uwaga! Uwaga! Teraz życie, panowie, życie! Proszę bardzo. Brawo dla pana. Jeszcze nie. Szybka zmiana zasad. Po zatrzymaniu muzyki. Trzyma się rzecz do pani młodej i dopiero się dalej. Rzecz do pani młodej i dopiero siadamy. A przynosimy coś żółtego do pani młodej i siadamy. I siadamy. Rzecz do pani młodej i dopiero siadamy. Banan ma. A to już banana biera. Na weselej młody. Dobra. Nie wiem po co, ale męska marynarka. To pani młoda i siadamy. Męska marynarka i siadamy. No właśnie, marynarka to pani młoda i siadamy. Dobra, dla pana, proszę za walkę. Mamy wino, mieli państwo prawo dla nich. Pozdrawiamy do pani młodej i siadamy. Proszę bardzo, tak jest. No dobra. Mamy zwycięzcę, zaraz zapalimy. Brawo do pana, który wygrał. No do pana, który się starał również, brawo. Mimo wszystko. Jest nagroda. Od pani mówię. Nie przeszło, jedziemy na serio. Uwaga. Był piękny dzień, więc tato. Postanowił zabrać dzieci.
głosować. Nie wiem, czemu wstała mama. Nie mam pojęcia. Dobrze, kardynka na środkowej poprosimy od razu. Nie ma na co czekać. Świadek już zapodaje. Teraz już naprawdę. Był piękny dzień, więc tak, on postanowił zabrać dzieci do zoo, by mogły zobaczyć słonia. Udało mi się, tego nie widziałem. Nie, dzieci nie są wszyscy. Muszę się wyprowadzić z błędu. Dzieci zapiszczały radośnie. No, można? Można. Tak więc dzieci zapiszczały radośnie. Świadek zaprasza do Kamila. Nie będziemy oszukiwać. Dzieci zapisane na to śnie. Dzieci dalej. Dobrze, Łukasz nie opiekł, więc od razu karniaka tutaj dla Zosi o mojej strony. Ale ja wiedziałem, że to będzie, tak? To było czytelne. To było czytelne, dobrze. Właśnie będzie to. Poszedł więc do mamy. Żeby obwieścić jej tą wiadomość. Dzieci bardzo się ucieszyły. To dobrze, tutaj Azor jako drugi niestety musi wypić karniaka, a się zasady. No to ja to i tu bym dał. I tu i tu. No nie ma rzeka. A czemu proszę? Jak to Azor? Kochany Azor. Tak, ten Azor. Ucieszył się jak się sama na psa i radośnie zawerdał ogonę. Jacek i Witek. Lubka dla Kamila od razu za oszustwo. Nie panuje. Jacek i Witek bardzo chcieli zobaczyć słonia. Dobrze, dla późniejszego słonia Rówka. Rodzice przygotowywali się do wyjazdu. Ja tu widzę dwie Rówki. Tutaj Rówka i tutaj Rówka. Rodzice przygotowywali się do wyjazdu, a Azor biegał między nogami swoich państwa. Pogoda to opisywała. Zosia postanowiła zabrać Azora. Na spacer przed wyjściem do zoo, ale Witek... Jak to Witek? Niemożliwy Witek. Witek ubiegł Zosię. Dobra, dwie ostatnie Zosie po lówce, dobra, bo jakoś tam samo szło. Szybkie lówki. W końcu później po południe cała rodzina zapakowała się do auta. Dawaj Świadek, dawaj, bo nie ma czasu. Dawaj, dawaj!
polewaj, nie? Od razu instynkt. Dobrze. W końcu późnym popołudnie cała rodzina zapakowała się do auta i ruszyła w drogę. Został tu mnie słodkie. Chyba równo. Tak, to był słodki. Będzie ruch w krawędzie. Jaki duży słonie i jaka duża trąba. Wykrzyczały dzieci. I co z tym zrobimy? Mama ucieszyła radosne piski swoich dzieci. Ja tego nie widziałem. Ja chcę żyć dobrze ze świadkową, naprawdę. Na tym wesele. Tata? Dobrze, nutka dla młodzieńczego taty.
jeszcze sobie kochana nasza para młoda. Tak naprawdę na początku swojego wesela, tak można powiedzieć. 100 lat